Czytanie z Księgi Liczb. Miriam i Aaron mówili źle o Mojżeszu z powodu Kuszytki, którą wziął za żonę. Rzeczywiście bowiem wziął za żonę Kuszytkę. Mówili: Czyż pan mówił z samym tylko Mojżeszem, czy nie mówił również z nami, a pan to usłyszał? Mojżesz zaś był człowiekiem bardzo skromnym. Najskromniejszym ze wszystkich ludzi, jacy żyli na ziemi. I zwrócił się nagle pan do mojżesza, Arona i Miriam: Przyjdźcie wszyscy troje do namiotu spotkania. I poszli wszyscy troje, a pan zstąpił w słupie obłoku, zatrzymał się u wejścia do namiotu i zawołał na Arona i Miriam. Gdy obydwoje podeszli, rzekł: Słuchajcie słów moich. Jeśli jest u was prorok, objawię mu się przez widzenia, w snach będę mówił do niego. Lecz nie tak jest ze sługą moim Mojżeszem. Uznany jest za wiernego w całym moim domu. Twarzą w twarz mówię do niego, w sposób jawny, a nie przez wyrazy ukryte. On też postać Pana ogląda. Czemu ośmielacie się źle mówić o moim słudze, o Mojżeszu? I zapalił się gniew Pana przeciw nim. Odszedł Pan, a obłok oddalił się od namiotu. Lecz oto Miriam stała się nagle biała jak śnieg od trądu. Gdy Aaron do niej się zwrócił, spostrzegł, że była trędowata. Wtedy rzekł Aaron do Mojżesza. Proszę, Panie mój, nie kasz nas za grzech, którego nierozważnie dopuściliśmy się i jesteśmy winni. Nie dopuść, aby ona stała się jak martwy płód, który na pół zgniły wychodzi z łona swej matki. Wtedy Mojżesz błagał głośno Pana. O Boże, spraw proszę, by znowu stała się zdrowa.